Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4. Słuchajcie, kontynuujemy kampanię Rzeszą Niemiecką. No i słuchajcie, cóż to ostatnio będzie wali? Słuchajcie, prowadzimy obecnie wojnę z Niemcami. Tak, moi drodzy, prowadzimy wojnę z... Znaczy, przepraszam, nie z Niemcami, tylko z Aliantami. Nasze wojska, słuchajcie, walczą od Szwecji, przez Francję, po Alpy, aż po, słuchajcie, Bałkany. Bardzo mocno jesteśmy rozciągnięci. Mało paliwa. Musielibyśmy coś z tym tutaj ogarnąć. O, słuchajcie, możemy z Jugosławii ściągnąć paliwko. Dobrze mówię? Nie. Źle miałem ustawione. Nie mamy skąd za bardzo wziąć paliwa. I to jest bardzo duży nasz problem. Słuchajcie. Mamy problem też z wolframem. Zróbmy to tak. Zobaczmy sobie. To musimy, słuchajcie, zająć. To jest nasz priorytet. Bez tego padniemy prędzej czy później. Oczywiście cały czas jeszcze rozbudowujemy nasze... Nie, to chciałem. Tutaj cały czas rozbudowujemy nasze możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę naszych... naszych rafinerii ropy syntetycznej. Tutaj temu panu możemy wybrać umiejętności. Błyskawiczne natarcie, niespodziewane uderzenie, miażdżąca siła ognia. Dają mu niespodziewane uderzenie. Dobrze. Ty, koleżko, tobie to usuwamy. Ja myślę, że ciebie trzeba będzie rozstawić tutaj w Rosji. Na wypadek, gdyby Rosji wpadło na w Federacji Rosyjskiej, narodził się pomysł wsparcia aliantów. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, walki tutaj idą pełną parą. Tutaj mamy problem z zaopatrywaniem naszych wojsk. Ale myślę, że to jest tymczasowe. Tutaj musimy zwiększyć nasze starania. Göteborg. Tam się bronią Brytyjczycy. Dobrze, moi drodzy, mamy kolejne fabryki. Dobra, myślę sobie, że walniemy po prostu to sobie. Gdzie by to walnąć? Ja myślę, że tutaj by można było. Dobra, tutaj poszerzamy wyłom. Ruszać na Szerbul. Uderzyć tu. Dobra. Zaczęliśmy uderzenie. Tutaj, moi drodzy, jest linia Maginota, musimy ją przełamać. W Alpach walki trwają cały czas. Szwajcaria jeszcze się broni. Dobra, tutaj mamy dwie nowe dywizje dla tego pana. Tak jest. Kolejne fabryki. Zwiększyć produkcję myśliwców. Portugalia wypowiedziała wojnę Francji. To ciekawe bardzo. Dobra, zobaczmy sobie.
Na razie musicie się tutaj wstrzymać. Ustalmy sobie zasady. Naszym zadaniem jest uderzyć tutaj. Tak jest. Dobra, Cherbourg zajęty. Tak, uderzyć na... Dalej, 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 dalej. Tak jest. Któż to się chce do nas przyłączyć? Portugalia. Zaprośmy ją do frakcji. No i bardzo ładnie. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Jak to tu wygląda? Okej, okay, Portugalia chce nam powiedzieć wojnę, okej, okay, spoko. Ja to rozumiem. Okej. Okay. Dobra, wy rzucamy was tu i będziecie latać tutaj. Teraz tak, wy jesteście gotowi do działań. Ten pan dostanie bombowce. O Jezus. Pod tym zadaniem nie wygląda to dobrze. Tutaj możemy sobie zwerbować agenta. Sofia Weber, ona uciekła? Weźmy ją, ona się nam przydała ostatnio. No, musimy zwalczać najważniejsze wrogi wywiad. Mniejsza z tym. Co my tu mamy za punkty? Nowoczesny Blitzkrieg, proszę bardzo. No. Jeszcze większe przełamanie nasze wojska będą miały. Bardzo ładnie. Mamy ciężko zrolować. 105 tysięcy naszych żołnierzy. Dobra. Okej. Chińczycy. Dobra, mniejsza z tym. Taylor Yen zajęliśmy. To powinno bardzo utrudnić działania naszym przeciwnikom. O, nasze statki transportowe są tutaj atakowane. Dobra. Marynarka wojenna. Odsyłanie okrętów. To nie chcemy. Tutaj to samo. Włączyć odsyłanie okrętów do napraw. Jak coś? Wy tu w ogóle nie pływacie. Dlaczego wy tu nie pływacie? Nie.
Tu nie pływać. Tu nie pływać. Też nie pływać. Cóż tu się dzieje? Oni mnie tu atakują, kurde, no. Dobrze. Na nim jest też tutaj zaatakować Brest. Cóż, my tu mamy nowe fabryczki. Czego mi tu brakuje? Wolframu, hehe. Okrążyliśmy Francuzów pod Metz. Tak jest, jak tutaj. O, słuchajcie, tu już podchodziłem pod Oslo. Powoli, powoli. Tak jest, tutaj trzeba mocno zaopatrywać nasze siły. Mamy maj. Tak jest, przejdź naprzód, przejdź naprzód. Bardzo ładnie. No to trudno tutaj. Więcej fabryk myśliwców. Dobra. No wygląda to na razie zacnie. Dobra, możemy wykorzystać to na przykład, tak. Pięknie. Zająć ten Brest. Ale my tu rajdy robimy. To jest aż niesamowite. Zrobiliśmy wyłom. W ten wyłom po prostu wlewają się teraz nasze oddziały piechoty. Dobra, moi drodzy. Brest zajęty, to oznacza, że możemy zwiększyć produkcję morską. Dobra, ja myślę sobie, że trzeba by tu było dorzucić coś takiego na grubo, nie? I wy... tu. W gruncie rzeczy ja bym jeszcze zrobił taką jedną rzecz. Zobaczmy sobie ten projekt. Wyposażyć go w radar. Kierowania ogniem, lepsze pilotki, lepsze baterie pomocnicze, tu nic nie zrobimy, dobra, tutaj też, takie rzeczy, pancerz pancernika, no dobra. Prowadzić. I tu też zrobimy tak, że tego dokończymy po prostu. Dopiero w 46 zostanie ukończony, Jezus.
I zróbmy tu sobie potem tak. Jak tego zbudują, to potem będziemy robić tego. Zobaczę sobie jeszcze ta kwestie. Już momencik. Ale co ja chciałem? Już wiem, co chciałem. Nie ty, ty. Dobra, tego możemy odesłać na modernizację. Tak. Dobra, do roboty. Okej. No dobrze. Jak tam nasze jednostki? No przemy naprzód. Przemy cały czas naprzód. To mnie bardzo cieszy oczywiście. Więcej ciężarówek na front. O Jezus, ale tutaj kocioł. Mają chłopaki. Tak jest. No i pięknie. To jeszcze ostatnie umocnienia linii Maginota jeszcze stawiają opór. Ogólnie jest okej, okay, jest w porządku. Tutaj też mamy jakieś takie przełamanko. Jak to wygląda? Bilans. Tu jesteśmy na minusie. To oznacza, że musimy tutaj dorzucić więcej fabryk. La Rochelle. Nasza dywizja pancerna nie zajmie Bordeaux raczej. Nie sama. Nie będzie w stanie. Amerykanie są w kotłach. Co tu się wydarzyło? Okej. Uhuhuhuhu. Meksykańców żeśmy potopili. Dobra. Dobra, jak tutaj w Rumunii? Dobra, my tu dobijamy Szwajcarów. Zgromadzenie federalne tam zarządza. O, U-bota straciłem. Tutaj też jakaś bitwa morska się wywiązała z niszczycielami norweskimi.
wyrabia. Tu więcej fabryk. No! Tak, dziękuję bardzo. Rozpocząć tutaj większą produkcję broni. Bo może być ciężko ze zaspokojeniem naszych potrzeb. Dobra. O, moi drodzy, Szwajcaria skapitulowała. Pięknie. Dobra, co tu się dzieje? Nasze lotnictwo zaatakowało port, ale nic tam raczej nie osiągnęliśmy. Dobra, z czym mamy jeszcze? Co mamy na minusie? Broń tutaj, ta, to już żeśmy rozpoczęli. Artylerii możemy z ciężarówki tu dobić do końca. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Atakujemy konwoje. Zwiększać tutaj możliwości logistyczne. Tak jest. Jak tam nasze straty? 165 tysięcy. Dobra. Ale my zadajemy większe straty niż sami otrzymujemy, więc. Na razie mam dosyć przeciwników, powiem szczerze. Jak to tu wygląda? Dobra, raczej kiepsko to wygląda. Na razie będziemy latać tutaj. My też na razie tutaj. No ładnie, tutaj topimy co popadnie. Ty tu co? A, ty tu na modernizacji jesteś, okej. Pięknie, pięknie, pięknie. Sztokholm żeśmy nawet zajęli, no. W tej Norwegii to nam idzie. Muszę przyznać. Teraz sobie topią, ale trudno. Dobra, ile jeszcze tym Francuzom kuźwa zostało? No już niedużo. Zmusić ich do ten. Zmusić ich do uległości i tyle. O, 8 niszczycieli zatopionych, ładnie. Kolejne ataki nasze. To było to.
Tutaj chyba nasze lotnictwo. Nie. Nasz statek to był transportowy. Okej. Proszę bardzo, nowe działa przeciwlotnicze. Co my tu mamy? Przetwórstwo ropy trzeba zwiększyć. Tak jest. Dobra, my tutaj idziemy naprzód cały czas. Tylko, że tu jest też problem z zaopatrywaniem wojsk, jak widzę. Oslo zajęte. Okej. Tak jest. Tutaj nowa dywizja na szkolenie. Na szkolenie. Pięknie. Topić ich ile wlezie. Jak to niszczą nasze pociągi? Tutaj mamy mały problem. Tak jest. Szwajcaria skapitulowała. Szwecja, przepraszam, nie Szwajcaria, Szwecja już wcześniej. Dobrze. Twoim zadaniem jest jeszcze uderzać tędy. Jak najbardziej. Szwecja pokonana. Trzeba zwiększyć produkcję myśliwców. I to zdecydowanie. No, tutaj te stany samolotów naszych no, nie są zadowalające. Straty ponosimy i to duże. Tak was tutaj przebazowali, byście latali nad te Włochy. Może by to miało jakiś sens. Jak to ogarnimy?
Dobrze, dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy. Tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.